Polowanie czas zacząć. Któż wygra? Dobra, jedziesz, Dziunia. Dzień dobry, Zakup Board Games i dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić naszą rozgrywkę w grę Bestia od wydawnictwa Galacta. Tak, dzisiaj będziemy grać w Bestię, także ja ich zjem, albo zjem tych, zapraszamy. Albo my Ciebie zabijemy. Osadników zjem, o, no. Nie, jakby nie bierzemy pod uwagę tego, że ja przegram. Chociaż mogę przegrać, bo nie wiadomo, tak? Może w końcu. Przedstawiaj się. Cześć, Jagoda. Ja jestem Mary. Izaku oczywiście. I tak jak Maria powiedziała na samym początku, będziemy grali w Bestię. I przygotowaliśmy rozgrywkę sugerowaną na trzech graczy. Także ja będę oczywiście grać Bestią i gram Wilkiem Fangrirem. Ja gram Widzącą i to jest Helga. A ja mam Zwiadowcę Asara. Tak. I oczywiście wybraliśmy ten podstawowy pierwszy scenariusz, czyli oczyszczenie, wielkie oczyszczenie. Czyli będziemy rozgrywać trzy tury, tak? I ogólnie dla mnie o to chodzi, żebym zjadł dwóch osadników, czyli tych szlachciców albo tych wieśniaków żółtych, tak? Będą cele pierwszej i drugiej nocy, które będziemy także spełniać, żeby co? Żeby zdobywać sobie jakieś dodatkowe bonusy, co też będziemy się starali robić. I teraz tak ogólnie co chcę powiedzieć, ponieważ zrobiłem taką mini ankietę. Będziemy w niektórych momentach gry, myślę, że po tym jak będę tutaj zagrywać te karty, będę mówił, że pokazuję teraz, gdzie ja jestem dla was. Wy tylko będziecie to widzieć, ponieważ ja to zrobię w postprodukcji. Także jeśli ktoś chce grać po stronie dziewczyn i jakby razem z nimi szukać mnie, oglądając to wideo, to po prostu wtedy, kiedy ja będę mówić, że to pokazuję, to niech se zamknie oczy. Nie? No, żeby nie widział. I to jest tak tylko gwoli ścisłości. A teraz co? Oczywiście tak, musimy przygotować rozgrywkę, prawie cała rozgrywka jest przygotowana, musimy tylko sobie dobrać karty akcji za pomocą draftu. Jeśli jakbyście chcieli poznać zasady, takie z grubsza, skrót taki bardziej zasad, to mamy film od Bestii, także zobaczcie sobie to tam, tak z Mary omawiamy to na szybko, nie? Dokładnie tak. Ty też omawiałaś Bestię, czy ja sam robiłem ten film? Nie wiem właśnie, już nie pamiętam. Oboje robiliśmy. Oboje robiliśmy, bo ja się zachwycałam planszą. Okej, tak. Także to, co należy teraz zrobić, to jest draft kart. I każdy z graczy dostaje po cztery karty. Po cztery karty to są pozostałe karty akcji. Być może nam się przydadzą jeszcze. No i oczywiście każdy sobie wybiera kartę, która go interesuje i robimy draft, czyli podajemy dalej. Omówimy sobie, co to jest draft, omówimy w słowniczku planszówkowym w czwartym odcinku, czy tam którymś, nie wiem, który to będzie. I to jest ciężki wybór. Od razu możecie trzy karty swojego oręża wyłożyć, co tam będzie się miały. Okej, także ja idę pierwszy jako Bestia. I co będę musiał zrobić w tej turze, żeby spełnić swój cel? Będę musiał albo zabić jednego dzika, albo będę musiał zabić dwie owce. Dlaczego bardziej się opłaca zabijanie owiec dla mnie? Ponieważ za zabijanie owiec później mogę robić fajne rzeczy tutaj na swojej planszy, tak? Jeszcze musimy tylko przygotować nasze pionki tutaj naszych tych, bo nie... No to co? To tak. To ja najpierw zagrywam kartę. Ja zagrywam... Przyzwanie wilka, czyli w dowolnej kolejności porusz się o jeden obszar i przyzwij chowańca. Znaczy przyzwij chowańca albo aktywuj chowańce. Chowańców w tym momencie nie mam, także muszę tylko przyzwać chowańca. I mogę przyzywać chowańca w odległości do dwóch pól ode mnie i się oczywiście ruszyć w dowolnej kolejności. Czyli najpierw na przykład mogę sobie, nie muszę mówić im kiedy, to... I teraz wam zaznaczam, na które pole się poruszyłem. 3, 2, 1. Mogę wrzucić sobie wilka do dwóch pól ode mnie. Oczywiście w dowolnej kolejności, tak, żeby nie było. Okej, także powiedzmy, że ja sobie go wrzucę o tutaj i poruszyłem się gdzieś, tak? Zagrałem jedną kartę i to była karta turkusowa, więc teraz mógłbym zagrać jeszcze jedną kartę, kartę czerwoną. I karta czerwona mówi: zaatakuj i porusz się o jeden obszar. Czyli porusz się o jeden obszar i zaatakuj. Musiałem być oczywiście na lesie, żeby rzucić tą kartę, tak?
No i teraz poruszyłem się i zaatakowałem, tak? Zaatakowałem i zeżarłem o tą owieczkę. I ta owieczka już jest moja. Musisz być na lesie. Muszę być na lesie, żeby tą kartę zagrać. A później w dowolnej kolejności mogę poruszyć się i zaatakować. Czyli moja ostatnia znana pozycja jest tutaj. I to były moje zagrane karty. I teraz Mary. Ty tam jesteś. I ja tam jestem, tak. A i przepraszam, ja osobiście, tak? Osobiście zabiłem tą owieczkę, zżarłem, także dostaję jednego pieniążka, ale także ja na start otrzymuję jeszcze dwa pieniążki, czyli ja w tym momencie poproszę trzy, a wy macie po jednym pieniążku. Pytanie, czy będę szedł po kolejną owcę? Albo po... Ponieważ muszę dwie owce zeźreć, żeby zdobyć cel, osiągnąć cel. Dokładnie tak, więc ja... Poruszę się maksymalnie o dwa obszary. Tak, poruszysz się maksymalnie o dwa obszary. I uwaga, jak ja się ujawniłem, to ta karta ruchu już spada. Raz, dwa. I rzucę sobie pobudzenie, przejrzyj niewykorzystane karty akcji i dodaj jedną z nich na rękę. Okej, tak, czyli to były te. Czyli zagrałaś dwie karty i ona sobie wybiera i ja go dojedziesz. Chcesz iść go bić? Czy idziesz pilnować? Znaczy ja tak staram się za nim po prostu chodzić, póki wiem, gdzie jest. Śledzimy. Dobra, w takim razie... Dobrze, ja sobie biorę jedną i tutaj kładę. Tak jest. To ja tropię. Poruszam się o jeden obszar. Tak. Jeśli w twoim nowym obszarze są tropy, porusz się o maksymalnie dodatkowy obszar. No oczywiście, że ich tam nie ma, tak? Tak. I kolejna karta na tarcie, w dowolnej kolejności. Porusz się o jeden obszar i zaatakuj. Okej, czyli... Pięknie. I umarłeś. Tak, czyli mój wilczek schodzi, tak? Długo się chowańca nie nacieszy. Zszedł, wilk zszedł. I teraz z powrotem ja. Tak. Bardzo mi to nie pasuje, co ty teraz zrobiłaś. Powiem ci szczerze, bardzo mi to nie pasuje. Chciałeś atakować swoim chowańcem. Chciałeś zeżreć owce? Ale jest lipa, ty. Co się stało? No, stanęło się. Już myślałam, że zapomniałeś o tym i sobie pokazujesz tutaj, gdzie jesteś. Aż się spociłem. Aż tak się zepsuła? No. Yes. Strasznie mi zepsułaś, ty. Ale ja się cieszę. Twoja szkoła. Dobrze, no to zrobimy tak. Przyzwiemy sobie kolejnego wilka, przyzwiemy sobie wilka tutaj, tak? I następnie mogę poruszyć się o dwa obszary. A mogłeś tutaj? Czekaj chwilę, a nie, bo tutaj no, nie ma drogi. Nie, okej, tutaj nie ma drogi, to zrobimy inaczej. To ja zrobię najpierw zryw, czyli porusz się o trzy obszary. Dwa. Porusz, o trzy obszary, nie opuszczając a swojego Jezu, regionu. Dobra, ja czytam moje. Tak. Okej, czyli musisz pozostać w tym regionie i pewnie idziesz do miasta. Albo do tej nieszczęsnej owcy. Ja ogólnie zrobiłem bardzo, bardzo, bardzo duży błąd. O którym wam teraz nie powiem. Okej, zagrałem karty i teraz wam pokazuję, gdzie poszedłem. Także 3, 2, 1. Poszedłem tam. I to była karta taka, a następnie mogę... Ale ogólnie ostatnio też graliśmy właśnie w grę z ukrytym zdrajcą i to jest naprawdę super gra. Tak? Jak ona się nazywała? Z ukrytym zdrajcą? Nie zdrajcą, Boże. Z ukrytymi ruchami. Tak. Whitehall. No. Z Kubą Rozpruwaczem. To było super i po prostu ja to miałam takie wypieki na twarzy cały czas, bo oni mi tak po piętach deptali, bo A ja to byłam... A ty byłaś tak. Kubą? Także no niestety nie udało mi się wygrać, ale to było naprawdę świetne. Bo. Nie, okej, ja zagrałem jedną kartę, więc idźcie dalej. Dobrze, poruszyłeś się o trzy. Tak jest. No dobrze, to ja zagram sidła, odkryj karty z ręki bestii i odrzuć jedną wybraną kartę zdolności. Mam dwie karty zdolności, odkrywam wszystkie moje karty i to są karty zdolności. Czyli tak, tu może się poruszyć o jeden obszar. O, to tam! Tam odrzucaj! Bo to masz z tym. Dobrze, czyli tam odrzucam, powiedzmy, że tutaj na spód. Tak. Okej, i to były sidła? Kolejną moją kartą będzie odkryj ostatnią umieszczoną na torze ruchu kartę. Trzy poszedł? To jest tu.
No i nie podoba mi się. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się. Kurde. Lepiej no nie. I tak, najprawdopodobniej, no bo jak poszedł na wschód ostatnim krokiem, 1, 2, 3, no to będzie na tej wiosce. Tak, albo 1, 2, 3. Ja bym chciała bardzo do wioski. Nie. Nie, on tam nie poszedł. Albo poszedł no nie. On musiał iść 2, 3. No na bank, bo tak. Na bank. Tylko wiesz, bo ja bym chciała... Chociaż jakby był tu, wypuściłby sobie chowańca tu, ale już... Nie, on tam nie dojdzie, bo jak raz, dwa, no nie no, doszedłby tam. A potem w następnej turze by mógł chowańca, nie? Aha. Ale z drugiej strony na wiosce nie pojawił się ślad. A powinien, jeżeli tam wejdzie. Jeśli bym przeszedł przez wioskę, to pojawiłby się ślad. No a właśnie. Jeżeli się tam zatrzymasz, też się ten ślad pokazuje, bo ja jak nie tam, pamiętam. Jak tam wejdę? Jak tam wejdziesz? Jak tam wejdę, to pojawia się ślad. Okej. Czyli poszedł tam. Okej. No tak mi się wydaje, że mógł pójść dołem i on do tej owcy pędzi, jak szalony. Trochę mam do niego za daleko. Ty nie jesteś mi pobliska, więc to jest ten problem. Możemy mu trochę mapę rozwalić. No to pozbyć by się lasów, ale... O, no to lasy trzeba mu usuwać. Bardzo bym chciała pójść na tamtą połowę. Dobra, zagrywam podżeganie. Na razie. Co to robi? Dobrze. Podżeganie. Dostaję jedną monetę. Tak, dostajesz i każdy łowca w moim obszarze może poruszyć się... W regionie. Tak. No, czyli ja mogę się ruszyć. Jesteście w różnych regionach, hello. Ano rzeczywiście. Więc mogę ruszyć się ja, chyba że zrobimy to najpierw i się pozbędziemy lasów. Tak, ja myślę, że tam to musisz zrobić pierwsze i potem to. Dopiero różne Dobra. Inne cuda. To zaczniemy od karty zwiadowcy. Moja umiejętność daje mi to, że przekształcam obszar w miasto. Także owieczka, która jest w lesie, już nie będzie w lesie. Tak, tylko będzie na mieście, tak? To będzie okay. Miejska. Także miejska to owca. Będzie miejska owca. Miejska owca. Miejska także owca. Macie miasteczko, pyk. I to było twoje pierwsze, to tak? To było moje pierwsze. Znaczy... Dalej, podżeganie. Niestety Mary jest daleko ode mnie, ale ja zyskuję jedną monetę. Please guys. I poruszam się o jeden obszar. No, musimy go tutaj w sidła tak troszeczkę wziąć i tak zapędzić w taki róg. Jo? Było no, dwa? No. No okej, okay, to teraz ja. Aż się boję, co wymyślisz, wiesz? Bój się, co wymyślę. Na pewno zeźrysz tą owcę i nie, no tak nie może być, ale to musimy chronić chociaż tych... Ludków, żeby nam żaden nie zemarł, bo wtedy dostaniemy jakieś... Benefity. Hajsy i będziemy mogły się poruszyć. Po pierwsze, używam takiej karty i to mówi zyskaj talent bestii oraz... No wiesz co? Pradawną moc. Dawaj, mieczyk. Nie. Dawaj, mieczyka. Nie. Tak, będę mógł atakować bardziej i mocniej. No i on idzie po ludzi. I mogę zyskać talent bestii, czyli mogę wziąć albo to, albo z wierzchu. Także biorę sobie z wierzchu. Już wiem, co on zrobił. Tak. Wiem, co on zrobił, ponieważ poruszył się tu, potem dał dla zmyłki i poruszył się tu i stoi tutaj i se przejdzie tutaj i teraz trzepnie tego naszego jegomościa. Nie, nie, nie. Tak. Nie trzepnie go. No ale on teraz swoje akcje będzie mógł to zrobić. I ja mogę teraz rzucić, co nie czepnie go? Co nie czepnie go? Nie no czepnie ja, go. Ja bardzo proszę grać tak, żebyśmy wygrały. Ja teraz, proszę Państwa, rzucam taką kartę, czyli mogę przyzwać sobie chowańca, tak? Mogę przyzwać sobie chowańca i przyzywam go, proszę Państwa, tutaj. Tak? No. O dwa, tak. A następnie mogę poruszyć się o dwa obszary. Okej. Okay. Czyli on może być maksymalnie o dwa od Ciebie. Ty się poruszasz o maksymalnie dwa obszary. Czyli byłeś tu, tak? Tak, na świni. Był na Byłeś świni. Na świni. Rzuciłeś sobie tego wilczka i teraz będziesz nas oszukiwał, że gdzieś idziesz. Ale nie będziesz chciał stanąć na mieście, ponieważ jak wejdziesz na miasto, musisz zostawić tam ślad. Zostawić tam ślad, tak. Dokładnie tak. Tak, muszę zostawić tam ślad. Dobrze, ja wam teraz pokazuję, gdzie jestem. 3, 2, 1, poszedłem tak i jestem tutaj. Nieładnie, bo dobrze. Ja teraz nie wiem, gdzie jesteś. Poszedłem swoje i proszę bardzo.
Nie poszedł do miasta, ale się kręci. Ale może zostać w miejscu. Może zostać w miejscu. Mogę? Albo poszedł tam na świnie, żeby pójść po drugą owcę. Przede wszystkim musicie myśleć jak ja. Się nie da. Bo znaczy, no nie, no ty myślicie, idziesz zabić owcę, bo... Bo myślicie błędnie w tym momencie. Ale jak błędnie? Ja nie muszę iść zabić owcy. Znaczy ty potrzebujesz owcę, no, żeby spełnić swój teraz. Tak. No więc właśnie, więc musisz ją pożreć. Oglądałaś moje karty na ręce. Tak czy nie? Tak. No to trzeba było się skupić, jakie mam wtedy karty. Skupiłaś się? Nie skupiła się. Poproszę mi tu przywrócić. Tak, cofamy. Cofamy ruch. Teraz cofamy to... Ruch. Gramy na cofanie. Teraz to proszę, cofamy, wiesz. Cofamy ruch. Dobrze, ja zrobię adaptację. Tak. Porusz się do dowolnej wioski i zyskaj oręż. Niedobrze. Jej. Niedobrze. Poruszam się do dowolnej wioski. Tak. Zyskuję oręż. Tak. I drugą moją akcją, tak, stawiam posterunek. Tak. Wydaję hajsa i robię tu posterunek. Tak, i ja teraz muszę wrzucać tropy odnośnie tam, gdzie byłem. I byłem tu. Czyli jesteś tu cały czas. Albo tu. Nie, albo tu. A nie, bo tam nie postawię. To nie sąsiaduje. No ale wiem, ale ja hipotetycznie myślę, a ty tak, możesz być. Tak, dobrze. Dobrze myślisz. Taki miły jesteś. Tak, a na pewno stoi w tym samym miejscu i nas robi w konia, nie? Masz dwa, Dziunia? Zrobiłaś dwa? Tak. Wydałaś hajsy? Tak. Ile masz hajsów? Zero. Bardzo dobrze. Jagoda? Jagoda ma dwa. Tak, ja mam Jagoda, dwa zrób, hajsy. Żebym dostała hajs. Bardzo bym chciała dać ci hajs, ale na początek rzucam mroczne knowania. Tak. Czyli dostaję życie. Jedno ekstra. Nie możesz nadprogramowego żyćka mieć. Ostatnio były nadprogramowe. Nie, nie były. No to po prostu okay, się leczymy tym, ale nie musisz się leczyć. Dobra, ale przywracam na rękę jedną wybraną akcję ze stosu kart odrzuconych. Tak. Akcję, pamiętaj. Nie czyli swoje, tylko karta akcje. Akcji. Nie karta zdolności, akcji, tylko karta akcji. To jest akcja. To jest bardzo interesująca. Tylko ja muszę najpierw sobie rzecz do ciebie. Tak, wiem. Pierwsze co, to wy musicie mnie znaleźć. Ale gdzie ja jestem? Prawie, myśl, tak. Ale właśnie prawie dzięki wiemy, tym kartom gdzie jesteś. Tak, prawie wiemy, a on pewnie w ogóle jest z drugiej strony. Prawie wiem, on się sam zgubił. No dobra. Najpierw był tu. Mhm. Poszedł raz, dwa i oszukał, że idzie dalej. Czekaj, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć ruchów, gdzie trzeci to był... Wschód. No dobra, no, ten no w sumie wschód, widać tak? To, tak. Tak, ten był wschód. Trzeci to był wschód. No więc i on tu został, mhm, bo według mnie nie poszedł tutaj, chociaż mógł był, ale myślę, że został tutaj. I inaczej, sobie... for record, żeby było, jeśli zagrywam kartę brak ruchu, to nie generuję dodatkowych śladów. Jeśli przejdę dwa razy przez to samo pole, to są podwójne ślady. No tak, ale no to ja myślę, że on tutaj został. Bo rzucił dla zmyłki, że robi trzy ruchy. No i co dalej mógł zrobić? I potem mógł przejść tu. I przejść do dzika? Nie, bo za dzika masz też jeden pieniążek, nie? Dwa. Dwa. O, no to może być na dziku, tak. Może być na dziku i to mi się nie podoba. I mi się wydaje, że poszedł na dzika. Tak. Czemu się tak... Czy ty właśnie potwierdziłeś, że tam jesteś? Co? Ja niczego nie potwierdzam, niczego nie, ja nic nie, nie zaprzeczam. Tak? Nie wiem, nie znam się zarobiony. Ej, jestem. Ale powiedział, że on musi narobić se hajsu, więc... I ja mrocznymi knowaniami biorę kartę podżeganie. Ta mi wraca. Czekaj, bo... To była czerwona, to rzucałam. A tu miałam stos odrzuconych. Aha, czyli tą zagrałaś teraz, tak? Tak. I... Bo ona przeglądała ten stos odrzucony. Okay. I na razie jest to. Na razie tyle. Tak. Czyli jedna karta była zagrana, czyli teraz powrotem ja, tak? Także, to co ja mogę zrobić z moich kart. No to oczywiście, najpierw w dowolnej kolejności porusz się o jeden obszar i aktywuj swoich chowańców. Także aktywuję swojego chowańca zabijając to. To. Owce. To, owce. Jeśli zabijam chowańcem, to nie dostaję niestety tych... Hajsu.
Nie dostaję hajsów, ale tak. Domyślam się, czemu to robisz, ponieważ teraz zaatakujesz, ujawnisz się tam, gdzie jest dzikus. O ty. Ale także mogę się poruszyć jeszcze, tak? O jeden obszar. O jeden obszar mogę się poruszyć. O, dobrze. I wydaje mi się... I to było z tej karty, tak? Że on musi być i tak gdzieś tutaj, w razie czego, bo tu go nie widać tak, z tej. Zwierzy. Zwierzy. Z posterunku. Albo tak naprawdę robi nas w bambuko, bo wypluł z siebie tego wilka. Będąc tu. I następnie zagrywam to, porusz się o jeden obszar. Poruszył się o jeden, poruszył się o drugi i idzie do tamtego, żeby go zajumać. Proszę. Jagoda. Jaka Jagoda? Jezus, nie. Mary idzie. Tak. Co ty nie znasz imienia swojej żony? Ja sobie zrobię refill, a mi też. A wy dogadajcie swoją strategię. Najgorsze, że się nagrywa i nie możemy podejrzeć. No właśnie. Ej, to bo ja mam problem ogólnie, ponieważ ja mam coś takiego, to tropienie właśnie, że mogę poruszyć się o jeden obszar. No i mam pogoń. Przeszukaj swój obszar i zaatakuj. Albo zyskaj oręż i zaatakuj pobliskiego chowańca. Ale nie mogę tych dwóch rzucić, ponieważ są niebieskie. No i tu ale co mówisz, idzie na tamtego? Bo ja właśnie mogę... nie wiem, co on robi. Ja to po prostu na pewno się z nami w kotka i myszkę bawi i po prostu masakra. Ja masz mogę jakieś się... dwa ruchy? Nie. A nie mam! Mam. Ej, ale zobacz. No to weź rzuć najpierw to. Każdy pobliski. Nie. Tutaj... Mam każdy w regionie, więc ale mogę... Ale tylko ty się poruszysz. To ja się nie ruszę. No. Gdzie jesteś? Nic, no ja muszę... Ja jestem... 3, 2, 1... Jestem w tym miejscu. Według tego, co zagrałem. A czy możesz mi teraz zobrazować, żebym ja wiedziała? Pokaż mi jakoś na migi, nie wiem, drzewo, pnącza albo bagna. Tutaj? Bagno. Ale no to możliwe, że jest na bagnie. Nie wiem, gdzie on może być, ale... Ale wy dziewuchy robicie długo te ruchy swoje, no. No a jak mamy robić ruchy? No o to chodzi w tej grze chyba, tak? No go. Mhm. No dobra, koty weszły, no. A co, my Power Rangers? Chcę być różową. Chciałam coś powiedzieć, ale się powstrzymam. Ręce i cycki opadają. Robicie coś? Ja swój ruch zrobiłam. No to jego, da. A, czy dobra. Nie. Jezu, to ja. Nie. Nieładnie. Ale ja nie wiem, co ja mam zrobić, a nie mogę spasować, ponieważ nie mam najmniej kart. Ja mam najmniej kart, tak się składa. Fajnie. Tak, nie ma tam żadnego śladu, więc on nie jest obok mnie. Muszę rzucić to po prostu. Tak, o, przeszukaj swój obszar i zaatakuj, bo muszę rzucić cokolwiek, żeby zagrać. Nie. No ja wiem, że cię tam nie ma, ale musiałam. Jago. To ja robię podżeganie. I zyskuje pieniążek. Znowu masz to? Bo to wziąłeś po prostu. I to jest niesprawiedliwe. Robisz coś jeszcze? Tak. To jest niesprawiedliwe. Oczywiście. Poruszam się o jeden obszar. Jesteś tu? Czy tam jest twój ślad? No. To jest na świni. Ja nie wiem, gdzie on jest, ale na pewno zmierza do żółtego, żeby go zaciukać. Ponieważ ten żółty musi przeżyć w następnej turze. To jak idę go... O kurde, ci powiem. A zeżar już dwie łowce. Tak, tak żyli ludzie. Tak to właśnie musimy było. Go chronić, bo tutaj jestem ja, tu jest to, więc będziemy widzieć, jak on wchodzi. No właśnie. Nie, ja bym zrobiła tak, żeby on nie miał kart po prostu. Ile ci zostało, Zaczku? Co, czego? Jedna karta mi została. No i proszę. Ale to on się wtedy podda i nie pójdzie nigdzie i my będziemy dalej... A ty się nie ruszałeś swoim chowańcem, bo mogłeś? Aj, cwaniaczek nam się tutaj nie ujawnił, ponieważ zjadł chowańcem. Mhm. Wiesz co, zepsułeś tą rozgrywkę, naprawdę. A tak fajnie było na początku. Nie? Jak na timeline'ie będę robić moje tury i wasze tury, to będzie tak i tak. Tak ale i wiesz, tak. Że my czekamy na ciebie, bo Jagoda już zrobiła. Naprawdę? Tak. Dlatego się pytamy, ile masz kart. Pas. Jedziesz. Czyli moja tura trwała sekundę. A ja nie mogę spasować, bo mamy tyle samo. No nie można tak zrobić. Przypominam, ja mogę spasować, a jak one zagrają jakieś akcje, no bo muszą zagrać akcję, to ja następnie mogę zrobić jakąś akcję. Dopiero jak wszyscy powiedzą pas, no to wtedy jest pas i jest koniec rundy. Czyli przechodzimy do nocy.
No nic, to ja muszę to zagrać. Tropienie, porusz się o jeden obszar, jeśli na twoim nowym obszarze są ślady, porusz się o maksymalnie o jeden dodatkowy obszar. Tak. Where are you going? Kurka i nie wiem. No właśnie. Tu jest. No to, no to tutaj tropy są, tak? No czyli, nie mogę, tak? Czyli wsią, tak? Dwa. Czyli wsią. Dokładnie, Jagoda. Jagoda. No ja nie mam co rzucić. Nie masz co rzucić. Nie jesteś blisko mnie. Dobrze. Ale zastopować też nie mogę. No i tak coś musisz zagrać, no jakby nie ma to tutaj teraz. Rzućmy każdy pobliski łowca, którego nie mam. Tak, nie masz pobliskiego. Może poruszyć się o jeden obszar lub zaatakować. Ile macie kart na ręce? Po jednej. Po jednej. Po jednej, czyli ja muszę zagrać, ponieważ nie mam najmniej. Okej, aparat nam się rozładował, ale poczyniłem kroki ochładzające aparat, także mamy nadzieję, że nie będziemy musieli robić przerw co 15 minut. Także zagrywam kartę, która mówi porusz się o jeden obszar, następnie porusz się o jeden obszar za każdego łowcę na twoim regionie, czyli maksymalnie mogę zagrać 3 karty. 3 karty mogę zagrać, tak? Bardzo mi się to nie podoba. No i teraz tak, tu był, tu go nie było, tu go nie było. Mi się wydaje, że był tu. I on będzie cię omijał i on pójdzie tam i on sobie zarąbie tamtego w 3 sekundy, ponieważ ma mieczyk. Ale wilki nie mogą używać mieczy. Ale nie wilki, on może, bo on się porusza, nie wilki. Pierwsza. Ale gra wilkiem. Gra wilkiem, wilki nie mają wilki rączek. Wilki nie mają rączek. Nie możesz użyć miecza. Nie ma rączek, nie ma mieczyka. Nie ma rączek, nie ma ciasteczek. Druga. No i tak, jak wejdziesz na niego, to musisz ślad położyć. Jak tak. Tam? Tak. Jezus, tam? Tak, tak. Mała konsternacja, żeby się nie zdradzić. Tak, musiałbym to zrobić. Rozegrać. No. Nie mam biedy. Ty masz 3 hajsu, a ja nie mam w ogóle, bo zrobiłam tą strażnicę. No i jeszcze jedna. 3 ruchy. Dobrze. 3 ruchy. I teraz absolutnie nie mam pojęcia, gdzie jesteś, chciałam ci powiedzieć. Bardzo dobrze o to chodziło. Nie. To nie była, że ja robię zyskaj orange i zaatakuj pobliskiego chowańca. Nie mogę zaatakować pobliskiego chowańca, ponieważ go nie ma, ale zyskuję orange. To. Czyli zyskałaś orange. Zyskałam orange i od razu sobie rzucam ten orange, żebym zyskała jednego pieniążka i mogę odblokować jedno ulepszenie. Więc zrobię sobie to. No tak, no bo no jakby cię nie stać na więcej, nie? No nie stać mnie na więcej, ale właśnie to... Tak, czyli od teraz, Maria, za każdym razem, jak użyję tej zdolności, że ja muszę tu odsłaniać swoje ruchy, to będzie mogła poruszyć się o jeden obszar, tak? Dokładnie. I tak. Jagoda, i kończymy. I Jagoda robi polowanie, przeszukuje obszar i na atakuje. Którym jesteś? Tak. Tutaj. No nie, pamiętaj, że jakbym wszedł na twój obszar, to bym musiał... Ale ona zostawić musi zagrać, ja muszę zagrać. Aha, okej, okay, musisz zagrać kartę. Okej. Okay. No. Także teraz robimy porządkowanie, ponieważ skończyliśmy rundę. Także patrzymy, czy ktoś jakby spełnił swoje misje i spełniliśmy oboje swoje misje, ponieważ tak, wszyscy mają. Tak, ja zabiłem 2 owce, także mogę jednego ziomeczka, tego fioletowego, zamienić na ziomeczka żółtego, tak? Także zrobię to. I wiem którego. I zrobimy to. Mhm. A i co? Tak, nie, ja wiedziałam, że zrobisz dalszego, bo jeżeli byś zrobił obok nas, to byśmy wtedy wiedziały, że jesteś blisko. Ale mówisz, że to jest zmyłka? To jest zmyłka, ponieważ teraz on musi tego. I on idzie pierwszy i ja myślę, że w pierwszym ruchu on go właśnie capnie. Którego? No tego, bo ten musi zginąć. A ten musi zginąć. Teraz udajesz, że nie wiesz, który musi zginąć. Ohoho, bo ja ci uwierzę. Ogólnie, Jagoda, jesteśmy w czarnej i nie powiem gdzie. Nie jest źle. Proszę państwa, ja teraz ujawniam, gdzie robiłem swoje ruchy. Także 3, 2, 1. Tak robiłem swoje ruchy. I pewnie jesteśmy daleko. A my możemy wziąć po jednym pieniążku. Jej. Ty masz aż 4. Ja mam aż 4 i panienko. Zrobiłabym sobie niedobrze. Ulepszenie. I teraz, ja mam 1. Tak, i teraz możemy odblokowywać swoje ulepszenia. Także to możemy zrobić. I to, ale my co... jeszcze możemy poruszyć się o maksymalnie jeden obszar. Tak, możecie poruszyć się o jeden obszar, także proszę to zrobić.
Ja teraz nie wiem, co ja mam zrobić. Ty może wejdź na tego ludka, bo on musi zginąć. Aha. Nie, on teraz musi go ujarzmić tutaj, więc ja myślę, że tam. Ja pójdę sobie tak, żeby mieć w razie czego dosyć blisko. Dobrze, i teraz możemy się odblokowywać. I uwaga, możemy wydawać swoje hajsy, czyli te żetony za targów, czy jakkolwiek one się tam nazywają, żeby odblokowywać sobie umiejętności nasze. Ale ja mam dwie umiejętności, które kosztują zero, także mogę od razu je sobie odblokować. Także odblokowuję sobie po pierwsze, jeśli zeżarłem co najmniej 4 owce, moja karta przyczajenia pozwala mi się dodatkowo poruszyć oraz kiedy w mojej turze zginie owca, także mogę się poruszyć, czyli opłaca mi się zżerać owce, tak? Idę w owce, no i teraz mogę sobie odblokować coś za 3. Właśnie mnie załamałeś. Także co bym chciał odblokować sobie za 3? Ja odblokowuję sobie żądzę krwi, kiedy zabijam z użyciem żeru, mogę przywrócić go sobie na swoją rękę. Ej. A my musimy tak poczekaj, w tajemnicy mogę... przed tobą, nie możesz wiedzieć, o czym my mówimy. Tą kartę akcji na... Ja odrzucam 4 pieniążki. Wow. Tak, na co? Skoksowałam się na zagranie, czyli mogę kopiować pierwszą kartę innego łowcy, czerwoną. Okej, tak. Czyli masz jakby darmowy ruch, tak? Tak. I za jeden pieniążek odkrywca, który jest efektem natychmiastowym, czyli porusz się o jeden obszar i zyskaj oraż. Myślę, że się poruszać chyba nie będziesz, nie? Poruszać nie będę. Ale to sobie zasłoń, bo później już nie możesz tego wykorzystać kolejny raz, nie? Dobrze by było wyłożyć pułapkę tutaj, na mieście. Bo wtedy... No ale nie zrobicie teraz pułapki. No nie, bo ja nie mam... No ale będziesz miała. Chyba, że zrobimy inaczej. Ja sobie ten pieniążek zostawię, bo mi może wpaść karta, tak? Z orężem. Może. Może. No właśnie. To zrobimy inaczej. Dobrze, to zostawiam sobie, sobie złotóweczkę. Okej. I wsio, tak? Karty dobrze, czyli co? Wszyscy wzięli swoje nagrody i teraz oddajemy swoje wszystkie karty akcji. Tak, oddajemy karty akcji na kupeczkę. Przypominam, że niewykorzystane karty wasze oręża, a moje karty bestii zostają nam na ręce, jeśli by takie były. Ale z tego co widziałem, to wszyscy wszystko użyli, ja tak? Ja wszystkie użyłam oręża, także. Więc ja nie miałam. 4. Nie rzucaj. 4 i 4. I robimy nowy drafcik. Dobrze. Wiesz co, ja patrzę, co on tutaj ma na dole. Bo się zastanawiam nad tym. O! Ja wezmę to. A nowe wszystkie karty, nie? Czyli te spadają. Tak, tak. Te spadają, robimy nowy oręż, 1, 2, 3, 4, matko jedyna, co to się tu stało? I to jest moja, tak? To jest moja, którą dostałem na końcu, tak? Tak. Okej. Dobrze, to ja zaczynam. Najpierw ja robię żer, proszę państwa, czyli porusz się o jeden i zaatakuj. No i gdzie? I czy miałam rację, czy nie? Używam do tego mojego mieczyka. No oczywiście, no wiedziałam, no wiesz co? Zabijam tego ziomeczka. I ty jesteś tam. Tak, ja jestem tam. Znaczy, teraz wszedłeś tam. Ja jestem tutaj, tak? Tak, ale poruszyłeś się tam. Poruszyłem się tu, tak. Dobrze. Poruszyłem się tu, czyli tu były tropy, ale ujawniłem się, czyli te tropy znikają. Wszystkie karty ruchu także spadają, tak? Wszystkie... Czyli byłeś na tej owce, o której mówiłam. Na której? Na tej. Tak. Czyli dobrze wiedziałam. I teraz tak, za tego ziomeczka przywracam sobie jeden hajsiwa. Przywracam sobie jeden hajsu, tak? Nie podoba mi się to, bo właśnie... A mi się to podoba, ponieważ spełniłem właśnie swój cel, tak? Tak, no niestety. Spełniłem swój cel z drugiego dnia. No i teraz tak, zagrałem czerwoną kartę, także teraz muszę zagrać kartę niebieską. Także zagrywam taką kartę niebieską, która mówi: przyzwij chowańca i porusz się o jeden obszar. Proszę państwa, tutaj. Proszę państwa, tutaj. I poruszasz się o jeden obszar. Tak, i poruszam się o jeden obszar. No ale chowańca wystawiasz o 2. Tak, 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 zawsze o 2. No to gdzie tu? Nie, no to wszędzie tu są ścieżki. No ale to tutaj nie możesz, bo to nie masz 2. Nie masz 2. W dowolnej kolejności. W dowolnej kolejności. Przyzwij chowańca i porusz się. Nie, bo po prostu ja gdzieś tam ścieżki nie widziałem, ale tak, mogę to zrobić tutaj jak najbardziej. Dobrze. To już wiemy, gdzie jest. No oj tam. Nie.
Czy ja mogę przeklinać? Tak, możesz przeklinać. Dobrze, teraz ja? Tak. Jagoda nie tego. Odkryj ostatnią umieszczoną na torze ruchu kartę. No oczywiście. Czyli poszedł tutaj. Dokładnie. Więc ty musisz go tu bić. A ja dzięki temu, że to zagrałam, bo zagrałam widząco, mogę poruszyć się o jeden obszar, kiedy używam tej karty. Tak, czyli możesz się ruszyć. Więc ja się ruszę po prostu bliżej ciebie. Okej, okay, zagrywasz jeszcze coś czy nie? Czy zagrywam jeszcze coś czy nie? Zagrałam czerwoną. Czyli trafiłyście na mój trop. Tak, och, szaleństwo. I zrobię tak. Podżeganie. Zyska jeden. Każdy łowca w twoim regionie może poruszyć się o jeden obszar. Uuu, niedobrze. Jej! Nie, nie jej. Tak, Bigo, masz karty, żeby dwa razy go bić? Mam nadzieję, że masz. Jezus Maria. Bigo, Bigo! A poczekaj, a co ty miałaś? Lejgo, nie, już nie odkrywaj. Możesz mi bić, ja mam cztery życia, ziom. Lejta. No ale no, tu jak cię dwa razy zaatakuję, a potem dojdę, zaatakuję, to cię... Tak, tralalala. Co by było gdyby? Kurde, nie mam na dwa bicia. Rodzice Hitlera go nie bili po głowie. No i szkoda. Bo on im wypadł. Tak, Jagoda, Bigo. Ależ proszę bardzo. Tak, przeszukaj. Oczywiście, że tak. No, oczywiście, dostajesz bułę. Tak. Czyli dostaję bułę. Oczywiście powinienem odrzucać sobie żyćka, ale zróbmy tak, że będę dostawać rany. Dawaj tu rany, gdzie jest rana? Dostaję bułę pierwszą. Tak, tak, ja tu jestem. Drugi raz możesz zrobić coś? Nie właśnie i nie mogę zrobić tego. Ranna bestia. Ranna bestia, tak, ranna bestia. A teraz zrobimy coś takiego. Pójdzie do dzika i go zje? Po pierwsze robimy pobudzenie, czyli aktywuję moje chowańce. Aktywuję moje chowańce, tym chowańcem idę sobie tutaj, a tym chowańcem idę sobie tutaj. I następnie podejrzyj niewykorzystane karty akcji i dodaj jedną na rękę. Nie podoba mi się to. Bez sensu. Okej. Okay. Mam. I teraz tak, co ja mogę teraz zrobić? Teraz mogę... Zrobiłeś tylko tą. Tak, zrobiłem tą, czyli teraz mogę zagrać czerwoną. To ja robię przyczajenie, które mówi porusz się o jeden obszar. Także ja poruszam się o jeden obszar. Mhm. On będzie szedł na owce. Poczekaj, ja... On idzie na owce. A ty rzuciłaś już podgląd? Ponieważ jak biegł tu, że zginie owca, to może się poruszyć o jedno pole. Ojejka, rzuciłaś już to. I to była twoja pierwsza karta? Tak, to była moja pierwsza karta. Ojejuśku. No to ja bardzo proszę, żebyś to ten... Tylko... skopiowała, bo będziemy wiedzieć, gdzie jest. Czyli twoja pierwsza karta to była widząca, tak? Tak. Okej. Okay. Dawaj, Jagoda, naprawdę. Raz, raz. Teraz ty. Bo... No, ale ja nie wiem. O no! Czekaj, twoja zdolność mówi co? Że wybieram innego łowcę i kopiuję pierwszą czerwoną zagraną kartę danego dnia. A pierwszą czerwoną... Była widząca. Tak jest. Okay. Tak, to ja zrobię pośpiech. Maksymalnie dwa obszary mogę się poruszyć. Porusz się maksymalnie jeden, dwa obszary. Jeden, dwa. Czy tutaj tak. Był jakiś ślad? Nie, no bo ja jestem, wiem, gdzie, tak, no, no jestem ja wiem, tam ujawniony, jest, więc... Znaczy wiem, gdzie byłeś ujawniony. Okej, okay. Czyli na razie jest tak. Na razie jest. I tak. Ja więcej nie robię, teraz ty. Ja muszę dostać oranż. Nie, najpierw kopiuj kartę, mówię ci. Musimy wiedzieć, gdzie on jest, jego tłuc, bo jeszcze tylko trzy życia musimy mu zabrać i koniec. Dobrze, w takim chociaż razie... Chociaż z drugiej strony to musisz mieć czym bić. Dobra, go, go, go. Czyli ja kopiuję kartę. Odkryj ostatnią umieszczoną kartę na torze ruchu. Bęk. Zachód. No, czyli jest poszedł na ławce, poszedł. O ty niegrzeczniuszku. Jak on ją zje, to może się poruszyć o jeden obszar. No właśnie, ale on, żeby ją zjeść, to musi być w lesie, tak? Znaczy on też ma, żeby zaatakować i się poruszyć, nie? Ale Jerry już zagrał. Tu powinny być dwie karty? Tak. Byłeś tu, tak. Ruszyłeś się i... tu. Ale ja tam albo nic ja cię tu nie... Biłam. Nie, bo, ja nie, cię bo tu przeszłyśmy biłam. I wiedziałyśmy, że jesteś tu. A bo no. Biłaś mnie tu, tak. Czyli jak biłaś tak. Mnie tu, to jedna karta ta spada. Ta no. Tego. No ale nie? No to poszedł... Dobra, zrobimy... Na owce, bo jak on zabija dobra, owce, może Jago. Okay. Tropienie. Tak. Czyli poruszam się o jeden obszar. Tak. Idę tu. Są ślady. Są ślady. Of course. Ten las przekształcam w... Las przekształca w miasto. Wioskę. Las przekształca... tak, no, tak las przekształca w wioskę, okej. Okay. I w tym momencie... Pamiętaj, że z wioski będziesz mogła... A nie, nie będziesz mogła, bo już zagrałaś. Proszę, weźcie tam, wrzućcie.
Dobra. I ale Tarojo, tak? Chowańca nie wystawi, ale on nie? I tak chowańca... A nie, tu nie ma nie chowańca. Bo on będzie chciał zeźleć tomowce i uciec, bo on będzie mógł po prostu ze swojej zdolności, więc będzie mógł nam uciec pewnie o 2 albo 3 pola. Okej, okay, i ja teraz ale zrobię tak. Zaatakuj. Jeśli zabiłeś swoją ofiarę, zyskaj 1 hajsu. Mhm. Więc zabijam tą owcę. Dostajesz 1 hajsu i możesz się poruszyć o 1? Dostaję 1 hajsu i mogę poruszyć się o 1. Mogę poruszyć się o 1. Także oficjalnie już jestem tutaj, ponieważ atakowałem oczywiście, tak? Mhm. I zagrywam kartę, tak? Tak. Tak, mogę zagrać taką kartę, która mówi porusz się o 1 obszar, następnie porusz każdego wilka w twoim regionie. O, fuck. I ty się poruszasz o 1 obszar. Tak. Bęk. Dobrze. To ja i teraz, zagrywam. Gdzie ja jestem? 3, 2, 1. Jestem oczywiście tutaj. Dobrze. To ja zagrywam mroczne rytuały. Otrzyma jedno życie. Następnie każdy pobliski łowca przywraca na swoją rękę jedną wybraną kartę zdolności ze swojego stosu kart odrzuconych. Nie mam pobliskich łowców, więc to jestem ja, więc biorę sobie oczywiście na rękę kartę, którą bardzo chciałam wziąć. I to wszystko? Nie. I zagrywam widzącą, gdzie poszedłeś. No i teraz. Czy poszedł? Tak, on poszedł tu i tu. Okej, okay, a ja mogę się poruszyć, bo widzącą zagrałam, więc mogę się poruszyć o 1 obszar. Więc się poruszam tutaj. On jest na owce, ponieważ jak będzie miał 4 owce, to może zrobić co? Przyczajenie pozwala poruszyć się o dodatkowy co? O dodatkowy obszar. Przyczajenie okay. Już zagrałem. Już jest użyte. Ale jak będziesz miał 4 owce. No to... A to będzie. Ale już zagrałem przyczajenie. Ale na pewno na ręce masz jeszcze jakieś różne inne dziwne rzeczy, więc... Kto wie. Ale nie masz karty zdolności? Zdolności już nie mam na ręce. Dobrze, Mary zrobiła 2, tak? Tak, tak. Jagoda. I teraz, czy poszedł w dół i w dół? Zrobimy to. Czy poszedł tak i tak? To w takim razie ja robię zryw. Porusz się maksymalnie o 2 obszary. Tak. Idę tu o 1. Mhm. Gdzie mówisz? Idziemy w dół. No w dół. Ale nie masz czym go bić. No nie wiem, miotłę mi przynieś, bałek, cokolwiek. No nie, to się nie dzieje, nie? No nie. Teraz no, ja, tak? No to jest... Ale... Nie. A, bo zagrałaś jedną kartę. Tak. I dobrze. Zagrywam drugą. Zagrywam wzmocnienie. Każdy łowca w twoim obszarze, czyli tylko ty, zyskujesz oręż i 1 pieniążek. Tak, czyli, tak, czyli zyskaj oręż i pieniążek, oczywiście. To zastanawiam się, który oręż. No jedynie to. Czyli dwie zagrałaś. Czyli teraz zaku. A pułapka, jak to było? Symbol do góry to jest ten symbol... Tak. To jest ten symbol, który ma być. Tak. Dokładnie tak. Okay. Tylko on zdąży już zarąbać owce, zarąbać tego gostka. Chociaż chociaż może zdąży zarąbać gostka, ponieważ zarąbię sobie go tym swoim tu pieskiem i potem on wejdzie i znowu... nie podoba mi się to, panie Pojmański, co ty robisz tutaj. Nie podoba ci się? Nie. Ja nie wiem, co on będzie chciał teraz robić, bo już tak naprawdę spełnił swój cel. Więc on według mnie będzie sobie nas robił w bambuko i będzie uciekał i tak dalej, żeby... Śmieszkował. Mhm. Śmieszkował będę. No. A nie jest ci do śmieszkowania? Nie, no on już spełnił swoje cele, więc jak... Chociaż nie, bo on wygra, jeżeli zginie 2, więc jemu na tym zależy, no tak. Nie. Więc on nie może go zabić, ponieważ jeżeli go zabije... A myślę, że właśnie teraz pójdzie i zrobi trach. Weźmy schowaj meczek. Bo jeżeli on to zrobi, to wygra. Nie podoba mi się. A jeżeli tego nie zrobi? Ja zrobię tak. Do ostatniej nocy to my wygrywamy. Zaatakuj i zyskaj talent bestii. Czyli atakuję tą owieczkę tu, usuwam tropy, czyli jestem tutaj, tak? Mhm. I przypominam, że moim ziomem zaatakowałem 2 owce. Czy jeszcze jedną owcę, więc dostaję jeszcze 1 hajsu. Poproszę hajs. Poproszę hajs i mam teraz 3 hajsiwa. No i jeśli zabiłem owcę... To możesz się poruszyć. To mogę się poruszyć.
i te karty ruchu spadają, a ja się ruszam tu. No, czyli wiadomo, gdzie poszedłeś. Ja poszedłem 3, 2, 1. Oczywiście, że tu. No, i ja użyłem dwóch kart, czyli teraz Mary. Teraz Mary, więc Mary zagrywa tropienie. Bo ja wziąłem tak, zaatakuj i zyskaj talent bestii, więc wziąłem tą kartę. Mhm. Tak, ja tropienie, więc idę tu, tu byłeś, tak, więc tu jest twój ślad, stąd wychodziłeś. Nie, to jest moja ostatnia, to jest moja ostatnia znana pozycja i ona nie zostawia śladów, jeśli stąd wyszedłem. No dobrze, no to jest koniec moich ruchów. No to jagoda. Dobra. Ognista pułapka. Tak. Zostawiam pułapkę. Tak. Dawaj wora. I tu, nie? Tak. Także zastawiasz pułapkę, czyli tam, w tamtym obszarze na pewno, tak? Tylko wybierz wzorem do góry, tak? Wzorem i przykryj kartą. Zamknij łapka. Wzorem do góry z jakiego... inaczej, na jakim się pojawię, tak? Na jakim się pojawię. Nie patrzysz? Nie. Dobra, pułapka zastawiona. Czy coś mogę? Nie, nic nie mogę, okej. Okay. Czyli teraz ja, tak? Co się dzieje? Pułapka jest. Ja teraz rzucam. Po pierwsze rzucam nieugiętą wolę i mogę przywrócić sobie jedną kartę na rękę. Mówiłam, że będziesz mógł? Wiedziałam, że masz takie karty, że będziesz mógł sobie przywrócić. I to jest najgorsze. Nie, ja wziąłem stąd. Zdolności. Tak, kartę zdolności, czyli tylko kartę zdolności mogę sobie wziąć na rękę. Okej, okay, for record. Przepraszam, jeśli zabiję z użyciem żeru, to go wracam na rękę. Ponieważ co? Mam taką umiejętność, czyli od kiedy? Od poprzedniej tury, czyli karta żer wraca mi na rękę. Teraz? No, tak naprawdę powinno od razu. Żer możesz robić tylko na lesie. Tak, tak, tylko mogę robić na lesie. Rozgrywka z tobą jest po prostu, wiesz co... Bez sensu, nie? Tak. I wilki nie używają mieczy. Więc on nie powinien umrzeć. Chowańce nie używają mieczy. Nie mają wilk chwytnych nie rąk. Ma rąk. Ej, przepraszam cię bardzo. Grałaś w Dark Soulsy czy nie? Ona? Nie. Przecież wszyscy wiedzą, że wilki używają mieczy. Wszyscy wiedzą to. Nie. Wszyscy wiedzą, że wilki używają mieczy. A przepraszam, w Akademii Pana Kleksa były wilki z mieczami, tak. Nie! Były w Dark Soulsach. Wszyscy wiedzą, że wilki używają mieczy. Jak on nie koniec, ma rąk? Kropka. Ale w Elden Ringu nie używały mieczy. Nie wiem, czy w Elden Ringu nie. Był jakiś ziomek, który używał, szczerze były mówiąc. Były wilki. I wilki nie miały. Dobrze, czyli ja użyłem tak. Ja użyłem nieugiętej woli, tak? Tak. Teraz czerwoną proszę zagrać. Czerwoną proszę zagrać. Ej, ale psujesz mi w ogóle całą koncepcję gry. Nie podoba mi się. Dlaczego? No bo robisz takie jakieś dzikie rzeczy. Dlaczego? I takie bez nie sensu. Nie wiem, dlaczego tak robisz. To my mamy wygrać, a nie ty. Graj tak, żebyśmy my wygrały. Dlaczego? No bo proste. Dzień kobiet był niedawno, daj nam wygrać. Poszedł w jedną tak. stronę. Czy poszedł w górę, czy poszedł właśnie w bok, czy poszedł w dół. Chociaż mnie się wydaje, że on poszedł w dół, tak? Okej, okay, tak. To ja w takim razie robię tak. Zaatakuj i porusz się o jeden obszar. W dowolnej no, kolejności. No, czyli on idzie i go zaatakuje. Mówiłam, że pójdzie na bagno! Dostaję, że rany, spełniłeś się swój ten! Jezus, jak ona! Mówiłam, że to pójdzie! Nie! No, nie. Powiem ci, dobrze, no, dobrze, no, bardzo, no, zwracam honor, no, zwracam dziękuję. Honor, tak, bardzo ładnie, ostatni raz ujownił, ale jeszcze może się poruszyć. Dobra, już zobaczysz. On tam był. Zobacz, teraz się uruchomi. Ojeju, matko jedyno, o dwa? A czemu o dwa? Bo zabiłem, hello. Ale, a to była owca. No, to była owca? No owca. Nie, No i poszedł. Wszedłeś do miasta? Jeżeli wszedłeś do miasta, musi być tam twój ślad. Nie, do miasta nie wszedłem. Także proszę, proszę. Czyli stoi gdzieś przy mieście, pewnie jest u nas. Dobrze, ja zrobię, przeszukaj swój obszar i zaatakuj. Nie. Nie, dobrze. No i koniec, teraz jakie ty. Tobie karty zostały? A co cię to obchodzi? A bo jestem bardzo zainteresowana. Masz karty zdolności?
Czy mam karty zdolności? Masz kartę tak, zdolności. Mam dwie karty zdolności. No to, no to pokaż mnie. Poprosimy. Bardzo odkryj ładnie. Karty z ręki bestii, odrzuć jedną wybraną bardzo kartę zdolności. Zyskaj jeden, odkryj ostatnią umieszczoną na torze ruchu kartę, zyskaj talent. O, on to będzie chciał rzucić. Ale ja nie mogę tego... O, no! On na pewno to rzuci i zaatakuje. Porusz jeden obszar, następnie porusz jeden obszar każdego wilka. A może atakować tylko w lesie? On mógł się poruszyć i co o dwa. Może zrobić tylko... Dobrze, czyli jest tutaj. I za każdego poruszy się, wilka, zaatakuje tak. I tutaj. Podpowiedzieć wam, żer mi wraca na rękę. No to zróbmy, żeby nie wrócił. Ale żer możesz i tak raz naturę rzucić. Nie, mogę tyle, ile chcę. No, nie, bo jest czerwone. Znaczy, to co turę? Mogę jeden. Raz, no. A za to mogę i ruszać, i atakować. I się ruszać, i atakować. No. Ja odrzucam tą kartę. On nie może jej przywrócić, bo to nie jest karta zagrana. Prawda? Tak. Dziękuję. Wsio? Jo. Tak, oda. Robisz coś jeszcze? Nie. Nie. Okej. Okay. Czyli ja rzucam czerwoną kartę, która mówi zyskaj talent bestii mieczyk. Poproszę mieczyk. Nie ma rączek, nie ma mieczyka. On weźmie brutalność i jest porusz się o jeden obszar, zaatakuj. Super, świetnie. Świetnie, Zaku. Ile masz kart na ręce? A jak mamy remis, to co? Najmniej kart także w przypadku remisu. No to ja pas. Tak, wszyscy mają po tyle samo kart, czyli po dwie, tak? Nie, my mamy po jednej. Bo ty sobie jedną dobrałeś. Więc możecie zrobić pas, tak? Nie, ty pas? Ja nie, absolutnie. No ja to, mam pas. No to tak, Jagoda, jedziesz? To ja jadę, robię adaptację, poruszam się do miasta. Tak. Zyskuję oręż. Tak. I ja ten oręż mogę... Nie, możesz sobie trzymać na razie na rękę, bo to jest reakcja. Od razu... A, bo czerwony. Dobrze. Wsio? Porusz się o jeden obszar, następnie porusz się o każdego wilka w tym regionie. Czyli mogę poruszyć się... Nie, następnie porusz o jeden obszar każdego wilka. Okej. Okay. On się poruszył o dwa. Zagrałem, tak? Byłeś w mieście? Nie, nie pojawiły się ślady. I teraz wydaję hajs i zagrywam to. W dowolnej kolejności porusz się o jeden obszar i zaatakuj. Rzucam nie, flarę. Nie, pojawiły się ślady. Rzucam flarę i poruszam dowolnego ludzika o jeden obszar. Do nas. Ratunku, pomocy! Czyli tutaj, tak? Tak! Miałaś na to hajs? No, tak. Miałam złotóweczkę z kitraną. Ona specjalnie kitrała tą złotówę na to. Patrz, słabo mu się zrobiło. To co było, tak? Koniec gry, tak? No. Poczekaj, poczekaj. Masz karty na ręce? Nie, nie mam. No to już nie możesz nic zrobić. Znaczy mogę zaatakować, tak? Jak? Ciebie. Ale no, czym? Ale... Jak? Atakiem, czym? Ponieważ tam jestem i robię atak. Przed moją turą ty poruszyłaś ziomeczka, ale ja nadal mogę zaatakować, tak? Czyli atakuję ciebie. No dobrze, no to atakuj ją, no Jezu. Co za strata. Ała. Oj, zabolało ją. Oj, oj, oj. To jest tak bez sensu, to jest tak bez... No dobrze, no ja już ale nie mogę nic zrobić, nie? Wierzymy, my wiemy, gdzie on jest i możemy podglądać karty i w ogóle trzeba... Tak. A wystarczą mu dwa ciosy. Mary, go. Tak. Dwie buły na mnie i ja nie dwie żyję. Dwie buły i on nie żyje? Znaczy to ja robię porusz dowolnego łowcy na obszar innego łowcy, więc po prostu cię przyzywam do siebie. Ale żeście mnie zrobiły. Ja zrobiłam swój ruch i tak. Teraz Jagoda. Jagoda. Ja już pas. Czyli wsio. Czyli tak, robimy czyszczenie, robimy noc, tak? Na samym początku nocy. Co mamy? Pierwszy punkt nocy. Tam macie. Pierwszy punkt nocy. Przydziel nagrody za zlecenie, czyli ty dostajesz mieczyk. Czyli tak, czyli ja dostaję ale mieczyk. Ale ten straciłeś, bo... Tak, ja go straciłem i ja teraz dobieram sobie nowy, czyli dobieram go z powrotem. No dobrze, no. Tak, tak. Ja dobieram sobie z powrotem ten mieczyk, tak? Karty akcji. I teraz tak, ja się nie koksuję. Koksujesz się? Kto się koksuje? Co to znaczy? Wytłumacz mi. Łowcy mogą zagrywać tropienie jako reakcję na dowolny atak bestii. Nie, jak ty... Tak, jeśli masz tropienie, tak? No. I ja atakuję, no to ty to możesz rzucić wtedy. Mhm. Ej, tak. Ostatnia noc łowcy wygrywają. Ostatnia noc. Teraz jest trzecia runda, czyli po tej rundzie, jeśli ja nie zabiję tego ziomeczka, to wy wygrywacie. Tak to wygląda. A jesteś tu. Tak. Tak, czyli też te ruchy schodzą. Ja myślę też, żeby sobie kupić coś, także ja za dwa hajsu kupię sobie
kupię sobie natarcie, czyli... Tak myślałam. Czyli wilki mogą poruszyć się o jeden obszar, kiedy ja się poruszam, tak? Czyli on będzie się poruszał z wilkami, teraz, nie podoba mi się to. Proszę, 4, 4 i 4. I z tego później, Maria, możesz dobrać sobie. I do niego, tu masz te, ja mam te. Już? Tak. Mogę? W dowolnej kolejności, chowańce oraz porusz się o jeden obszar, no, tak? Ale zaatakować możesz tylko sobą albo chowańcem. Jeśli ja się poruszam, a poruszam się tak, czyli poruszam się tak. Czyli jest u nas. To jak ja się poruszam, to chowaniec może też przejść, tak? Tak. Następnie aktywuję chowańce, tak? Nie, porusz się o jeden obszar, a, tak. A chowańce kiedy... Chowańce mogą się ruszać razem ze mną, ponieważ sobie to odblokowałem, tak? No. Mhm. I teraz mogę aktywować chowańca, czyli chowańcem zadaję ranę temu ziomeczkowi, jedną, tak? Czyli wrzuć na niego ranę. No i on go teraz zabije? Nie, 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 kochana. Teraz to ja go zabiję. Zaatakuj, jeśli zabiłeś swoją ofiarę, zyska jeden. Czy wy jesteście coś w stanie zrobić? Mogę jakąś kartę reakcji, czy nie? Mogę zaatakować ciebie. Jeśli nie jako reakcją, no to ja wygrałem. No i czemu? Tak. Nie podoba mi się to. Wygrałem! Zabiłem drugiego ziomeczka, ponieważ nie. Tak, ten ziomeczek idzie teraz do piachu. Nawet nie musiałem używać swojego miecza na to. I tak właśnie wygląda bestia. Podobało się? Nie. Ej, ale muszę powiedzieć, że byłyście bardzo blisko. Bardzo blisko i teraz to tak naprawdę prawie przez połowę rozgrywki to jak grałem na otwarte ruchy prawie, że, nie? Ja się do ciebie nie odzywam. Czemu? Ja z tobą nie gadam, nie podobała mi się ta gra. Nie. Nie. Tak, zabiłem dwóch ziomeczków, więc wygrałem. Nie. Szczerze? Jestem obrażona. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę tutaj było dobrze, ponieważ jeszcze tylko dwa obrażenia. I ja bym ci je zadała w tym ruchu. I właśnie ja w tym też. Ruchu bym cię zarąbała. Tak? W jednym swoim ruchu? Tak. W jednym swoim ruchu bym cię zarąbała. W jednym swoim ruchu bym cię zarąbała, ponieważ bym zrobiła... Porusz się o jeden obszar i zaatakuj, ale mogłabym cię zaatakować i się nie ruszać. I potem mogłabym zrobić polowanie i cię zaatakować i... No i umarłeś i co? Jeśli ja bym był ukryty, to nie mogłabyś zrobić porusz się o jeden obszar i zaatakuj, ponieważ ukrytą bestię nie możesz atakować, tylko ujawnioną. Więc najpierw musiałabyś No to bym mnie... najpierw zrobiła to, bo wiedziałam, że tam jesteś, a potem zrobiła zaatakuj i się porusz. No co za różnica, jak to rzucę. Do... Tak naprawdę my nie. Cię zabiłyśmy, ciebie nie ma, dziękujemy bardzo i tyle. No jesteś, no... Dobrze wygrałem, na co drążyć temat. Nie. Bardzo dziękujemy za oglądanie tej patologii. Jeśli chcielibyście więcej jakichś gameplay, to na pewno będą, a na pewno się pojawi gameplay taki na szybko z eksplodujących kotków. Będą wybuchające kotki, które będą zombie kotkami i będą przywracane do życia, ponieważ tam to są zombie kotki, się przywracają, nie? Tak, no. To może być fajna rozgrywka, bo będzie bardzo tak. Też emocjonująca. A tymczasem... Borem Lasem, dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Jeżeli chcecie, żebyśmy dalej nagrywali takie filmy, bardzo Was prosimy o udostępnienia, subskrybowanie, komentowanie i lajkowanie tego filmu, żebyśmy robili to dalej. Także tak. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami. I dziękujemy także Jagodzie za udział w tej... Jak to? Rzezi? Rzezi, tak? Nie wiem, ale w ogóle Jagoda... Tak się traci znajomy, generalnie tak. Nara, tak? W ogóle Być może kiedyś uda się komukolwiek pokonać mnie na jakichkolwiek gameplayach. Straciłam koleżankę. Przepraszam, graliśmy w Rising Sun i Jagoda i prawie płakał. Jagoda wygrała. Tak. Tak, dziękuję. Przegrał w jakąś grę. Mamy dowód. Dziękuję. Wszystko, co jest off camera, to się nie liczy. Także dziękujemy i do następnego. Na razie, pa. Cześć. Sprzątasz, bo wygrałeś. Kurde.